nie robicie. Dla mnie, jak ludzie zaczynają autentycznie wielbić Boga i w sposób religijny, to jest to dla mnie, to dotyka to mojego serca. Jak wiecie, ja też prowadzę uwielbienie i walczę z jakimiś tam religijnymi rzeczami i widzę, że wasza świadomość jest już dosyć spora. Właśnie o świadomości chciałabym troszeczkę dzisiaj do was powiedzieć, o świadomości przebudzenia. Dla tych, którzy mnie nie znacie, jestem szanowną żoną szanownego Artura Cerwińskiego. W 2004 roku w pełni świadomie oddałam swoje życie Jezusowi jako swojemu Panu i Zbawicielowi. I od tamtej pory moje życie uległo zmianie i nigdy nie powróciło na stare tory. I wiem, że w Królestwie Bożym jest bardzo ważna świadomość, abyśmy my mieli w ogóle świadomość. Po co tutaj jesteśmy, tak? Dokąd idziemy? Bo tak naprawdę od naszej świadomości będą zależały nasze dalsze poczynania. Wiecie, ja nie byłam świadomym człowiekiem w świecie. W świecie moja świadomość była zerowa. Dlatego też prowadziły mnie moje deficyty, prowadziły mnie moje lęki. Z lęku tak naprawdę przed rzeczywistością związałam się z Arturem, który był przestępcą. Myślałam, że on jest w stanie zabezpieczyć mi jakąś życiową pomoc. Natomiast okazało się, że niestety nie jest w stanie. I wiecie, kiedy przyszłam do Boga, kiedy oddałam Mu swoje życie, to wiedziałam, że coś musi się zmienić w mojej głowie. Że nie wystarczy, że ja oddam Mu swoje życie, tak? Jako Panu i Zbawicielowi. Ale że w ogóle muszą nastąpić zmiany w mojej głowie. Że kiedyś miałam jakieś stare połączenia, a teraz muszą nastąpić jakieś nowe połączenia. I wiecie, to jest dla mnie mega ważne. Właśnie świadomość. Macie cudowną nazwę. Kościół Ogień Przebudzenia. Pięknie. Natomiast za tym musi iść co? Treść. I żeby ta treść za tym szła, to my musimy być świadomi, czym jest w ogóle przebudzenie, tak? I czy my w ogóle na owo przebudzenie jesteśmy gotowi. Ja w swoim życiu chrześcijańskim widziałam już mnóstwo namaszczonych spotkań, tarzających się ludzi, sama się lubię tarzać w Duchu Świętym. Natomiast często jak się spotkanie kończyło, ludzie opuszczali salę, rozumiecie? I dalej wracali do swoich starych toków myślowych. Ja wiem, Boże, w ogóle o co chodzi? I Bóg mi po prostu pokazywał te rzeczy. Ludzie nie są świadomi. Wiecie, w Bożej obecności jest okej, wszystkim jest nam fajnie, prawda? Bóg nas dotyka. Namaszczenie, które jest, łamie jarzmo, ale też owo namaszczenie, które przychodzi, ono ma nam pomagać pracować na naszych duszach. Ja jestem fanem namaszczenia. W ogóle ja uwielbiam uwielbiać. Uwielbienie mamy w kościele coraz dłuższe. I czasami jest tak, że już nie trzeba nic powiedzieć, wiecie? Bo często można coś popsuć. Często jak się próbuje coś z ciała tam jeszcze podciągnąć, tak? To można te rzeczy zepsuć. Kiedy się nawróciłam do Boga i słuchałam sobie kazań Dereka Prince'a i słuchałam sobie kazań Kenneta Hagena i również mój cudowny mąż budował moje życie z więzienia, to zrozumiałam, że Bóg przejawić się chce przeze mnie. Że ja i Jezus jedno jesteśmy. Wiecie, ja musiałam to poukładać w swojej głowie. Różni ludzie mówili mi różne rzeczy. Ja zawsze w swoim sercu miałam na opak. W kościołach słyszałam jakieś nauczanie, a czułam zawsze inaczej. Mówię, Boże, co jest ze mną nie tak? Ja słyszę jakieś nauczanie, a ja w ogóle mam, wiecie, a ja w sercu mam zupełnie inaczej. Ja w ogóle chcę iść w innym kierunku. Ja w ogóle mam coś innego. I wiecie, kiedy ja zrozumiałam to, że ja i Jezus jedno jesteśmy, że tak naprawdę to ja, tak, w miejsce Chrystusa, tutaj na ziemi, poselstwo sprawuję, to zrozumiałam to, że ja się muszę przemienić, że ja muszę, w ogóle moje życie musi zostać zmienione, ale nie tylko poprzez moje wyznanie,
to nie może się zakończyć na moim wyznaniu, że ja będę chodziła i będę mówiła, wiesz, w 2004 roku poznałam Jezusa jako Pana i Zbawiciela i tak sobie w ogóle dalej żyję. Wiecie, jest takie przysłowie ukraińskie, że tak głośno żyjesz, że już nic nie mów. Rozumiecie? Co przemawia osobiście do mnie? Do mnie osobiście przemawia przemienione życie człowieka. Między innymi ja oddałam swoje życie Jezusowi, dlatego że widziałam bezkompromisowe życie mojego męża. Z całej pary żył w świecie i jak się nawrócił do Boga, to pierwsze co, wrócił z więzienia, przyjechał do domu, mieliśmy 4-letniego syna, sypialiśmy ze sobą normalnie, rozumiecie? On do mnie mówi, nie będę z tobą spał, bo to jest grzech. Ja mówię, o, coś nowego. Mówię, debil. Mówię, jakaś historia w ogóle dla mnie w ogóle niezrozumiała. Rozumiecie? Przez 1,5 roku przyglądałam się jego życiu. I wiecie, ja nie mogę powiedzieć, że słowa, które on do mnie wypowiadał, że one gdzieś we mnie nie pracowały. One we mnie pracowały, ponieważ ja potem na skutek tych słów zawołałam w taki sposób do Boga. Ale o czym chcę powiedzieć? Jego bezkompromisowe życie i życie takie, o jakim mówi Biblia, ja zobaczyłam u niego. Nie mówię, że był doskonały, ale zobaczyłam totalnie zmienione życie. Widziałam ludzi, którzy przyjeżdżali do niego do domu z grupy przestępczej i on po prostu, wiecie, po prostu twarzą w twarz mówił do nich, poznałem Jezusa. Ja się bardzo wstydziłam. Ja mówię, zwariował. Rozumiecie? Ale kiedy po pewnym czasie przyglądania się jego życiu, do mojego domu przyjechała policja i ja zostałam aresztowana, to ja zawołałam do tego Boga. Ja powiedziałam, jeśli żyjesz, tak? I jesteś taki, jak, o jakim mi opowiada mój mąż, to nie pozwól, żebym poszła siedzieć do więzienia. Rozumiecie? To jest bardzo ważne. Gdyby on żył ściemniającym życiem, to ja bym w ogóle nie wierzyła temu Bogu. Na skutek tego, że widziałam, jak on żył w świecie i jak potem żył z Bogiem, tak? We mnie się uruchomiła wiara. We mnie się uruchomiło coś potężnego. Ja zawołałam do tego Boga. Ja mówię, skoro zbawiłeś takiego debila, to w ogóle cóż dla ciebie jest w ogóle teraz, żebym ja do więzienia nie poszła siedzieć? Rozumiecie? To jest w ogóle... Wiesz, o co chodzi? Ale też ci chcę powiedzieć. Ja nie poszłam siedzieć wtedy do więzienia. Dostałam jeden z środków zapobiegawczych. Jeden to jest dozór policyjny, a drugi to jest areszt tymczasowy. Ja dostałam dozór policyjny. Ale coś ci chcę powiedzieć. Tak było na początku mojej drogi, kiedy moja świadomość była bardzo malutka. Moja świadomość była jak świadomość pchełki. Rozumiecie? Byłam malutkim dzieckiem i w taki sposób Bóg, tak, pokazał mi, że jest. Jak ja wyszłam od tego prokuratora, po ludzku to było nienormalne, żebym ja w ogóle nie siedziała. Ponieważ na moją firmę było wzięto mnóstwo ekskluzywnych samochodów. Rozumiecie? To w ogóle to, po ludzku to było nienormalne. Nienormalne. I ja wewnątrz siebie zawołam, Boże, jeśli tylko jesteś żywy, to nie pozwól, żebym siedziała. I nie poszłam siedzieć. I od tamtej pory zaczęłam tego Boga szukać. Sama we własnym domu, przekonana o grzechu, sprawiedliwości i sądzie, oddałam Jemu moje życie. Nikt mnie nie wciągnął do chrześcijaństwa. Nie jestem w chrześcijaństwie i nie służę w kościele dlatego, że nawrócił się Artur. Jestem dzisiaj w pełni świadomym człowiekiem. To, co dzisiaj robię, robię z objawienia. Nie wsadził mnie nikt w te buty. Noszę takie buty, jaki mam numer nogi. Nie noszę za wielkich butów. Rozumiecie? Bo mogłabym się zabić. Ale co mnie doprowadziło do tego miejsca? Do tego miejsca doprowadziła mnie moja świadomość, że ja wiedziałam, że w ogóle jeśli Jezus mieszka we mnie i jeśli ja jestem zjednoczona z Jezusem, tak? To ja w ogóle chcę się zmieniać. Ja chcę, aby jak ludzie będą na mnie patrzeć, żeby widzieli Jezusa. Ja chcę ludzi inspirować, ja chcę ludzi zapalać, ja chcę być pełna ognia, ja chcę być pełna wiary. Rozumiecie? Nie chcę nieść ludziom nadzieję, że może być lepiej. Chcę ludziom moim życiem pokazać, że byłam w piekle, ale teraz tutaj na tej ziemi doświadczam nieba. Nie mówię tylko o tym, że doświadczam, że będę doświadczała nieba, kiedy zejdę z tej ziemi, kiedy zamknę swoje oczy. Ja po prostu doświadczam nieba. Rozumiecie?
Jedną z rzeczy, w ogóle posłuchajcie, wszyscy modlimy się o przebudzenie. Ja jestem bardzo świadoma słów, które wypowiadam. Kiedyś wypowiedzieliśmy z Arturem te słowa. Modlimy się o przebudzenie. Chcemy przebudzenia. Użyj nas do przebudzenia. I wiecie, co się rozpoczęło w naszym życiu? Sąd. Co mówi słowo? Zacznie się sąd od domu Bożego. I ten dom Boży to nie jest jakaś enigmatyczna budowla, tylko to jesteś ty i to jestem ja. I sąd Boży zaczął się od naszego życia. Bóg za naszą zgodą wyczyścił różne dziedziny naszego życia. Chcę ci powiedzieć, że nigdy na mnie nie naciskał. Doprowadzał mnie do miejsca prawdy. Pokazywał mi patologię w moim życiu, ale nigdy nie naciskał na mnie, rozumiecie? I nigdy nie powiedział do mnie, musisz to zmienić. To ja musiałam decydować. I nigdy nie było tak, że to Bóg coś zrobił za mnie. Kiedyś taki człowiek był u nas w kościele i powiedział, że jak się Bogu zostawia swój ogródek do opielenia, to on jest cały zarośnięty. Rozumiecie? Bo w ogóle Bóg się takimi rzeczami nie zajmuje. On nam dał Jezusa. On dał nam łaskę, czyli zdolność, tak? Do tego, żebyśmy się przemienili. Wiecie, dla mnie temat przebudzenia jest mega ważnym tematem. Ja pamiętam, jak Artur był już wierzący, ja jeszcze, nie? Wrócę do tego. Siedzieliśmy kiedyś, aczkolwiek jeździłam z nim do kościoła, bo nie wiem czemu. Czułam się bezpiecznie. Całe życie czułam się niebezpiecznie, a jak jeździłam z nim do kościoła, to czułam się bezpiecznie. I mówiłam, kurczę, tutaj po raz pierwszy mam takie odczucie, że nikt nie chce mi wsadzić nóż w plecy. Rozumiecie? Czułam się bezpiecznie. Natomiast ja wiedziałam, że jego życie jest inne od mojego. Ja poszliśmy kiedyś po takim nabożeństwie do restauracji. Ja mówię, ty, to nas podzieli. Rozumiecie? Zobaczcie, nie ma takiej opcji, żeby dwoje ludzi, jeden narodzony z Bożego Ducha, a drugi nienarodzony z Bożego Ducha, żeby się w ogóle złączyli i ze sobą żyli. Rozumiecie? Ja dzisiaj wiem, że Bóg zaplanował dla mnie Artura przed założeniem świata. Ostatnio mówiłam, że kiedy miałam 12 lat i siedziałam przed moim domem na ławce, to ktoś do mnie powiedział tak, słuchaj, jest taki gość w Myślsku, nazywa się Helmut, zabił człowieka. Ja się tak wtedy bałam, że bałam się wejść do domu. Rozumiecie? Zobaczcie, dzisiaj jest moim mężem. Musiałam przejść drogę. Przeszłam drogę, tak? Żebyśmy dzisiaj byli małżeństwem. Twoje i moje życie jest procesem. Ale cokolwiek robisz w swoim życiu, musisz to robić ze świadomości. Moja bytność w kościele jest świadoma. Jestem świadomie zaangażowanym człowiekiem. Tam mnie nikt nie ciągnie. Mi nikt nie każe wcześniej być w kościele. Do mnie nikt nie mówi, że coś trzeba zrobić. Do mnie nikt nie, w ogóle nie musi powiedzieć, że jak się kończy spotkanie, to ja biorę w ogóle kubki i ja nie patrzę, chociaż Norbert jest w służbie porządkowej, tak? Czy Anita, rozumiecie? To ja, to jest moje. To jest mój dom, tak? Mogę powiedzieć, że gorliwość o dom twój pożera mnie. Gorliwość o twój dom pożera mnie. Świadomość twoja i moja jest mega ważna, jeśli chodzi o przebudzenie. Rozumiecie, jesteście młodą wspólnotą, tak? Ale podjęliście się bardzo potężnego wyzwania. Być przebudzeniowym głosem tutaj w Knurowie. Ja w ogóle jak popatrzyłam na was dzisiaj, jak uwielbiacie Boga. Szok. Zbudowaliście mnie. Naprawdę. Nienawidzę religijnych miejsc. Nienawidzę usługujących, którzy są pozatykani korkami i nie pozwalają, aby Duch Boży się przejawiał. Ale jest taki ruch. Aby być tylko duchowym, a nie być praktycznym. A rozumiecie? Nie wolno o tym zapomnieć. Ja mam być duchowa, ale mam być praktyczna. Nie w tą niedzielę, tylko w ubiegłą. Duch Święty zaczął mnie dotykać na nabożeństwie. Zaczęłam się śmiać. Podszedł do mnie taki brat. Przytulił mnie. I zaczęłam się jeszcze głośniej śmiać. I przewróciłam się razem z nim. Jestem od niego cięższa chyba z 10 kg. Przygniotło mnie trochę.
w ogóle mówię, w ogóle jest mi dobrze i jemu chyba też jest dobrze. Rozumiecie? W ogóle jest nam dobrze razem. Poddaję się temu cały czas. Chcę zaznaczyć, to ja to kontroluję. Duch Święty mnie tym stanem nie zniewala. Moja świadomość już jest taka, że On mnie nie zniewala. On przyszedł, dał dać mi wolność, ale to jest Bóg, który dał mi wolną wolę. To ja zarządzam namaszczeniem. Ja Mu się poddaję. Ja wiem, kiedy Mu się poddaję, ale kiedy prowadzę spotkanie, to też wiem, kiedy mam zacząć, żeby zacząć normalnie ludziom usługiwać. Co się dalej dzieje? Śmieję się jeszcze bardziej. Po czym dostaję słowo. Czy chciałbyś stać się osłem, żeby Jezus autentycznie mógł się przenieść na twoim życiu? I wszyscy patrzą na mnie i nie wiedzą, o co chodzi. A ja staję na cztery. Tak, to się robi. Jak chodzi piesek. Rozumiecie? I mówię, czy tak dasz, aby Jezus przejechał się po twoim życiu? Co to znaczy? Czy dasz, aby On cię tak zmienił? Czy pozwolisz Jemu? Tak? Bo zasada jest jedna. Na tyle, ile ty się zmienisz, tak? Na tyle wpłyniesz na ludzi. Tam, gdzie ty pozwolisz wjechać Jezusowi, tam Jezus wjedzie. I przeszłam się na czworaka naokoło sali. Przeszli się za mną ludzie. Owy szanowny Przemysław, który jest ze mną w grupie uwielbienia, usiadł na swojego taty. Rozumiecie? Ja potem również na czworaka podeszłam do mojego męża i mówię, siadaj na mnie. Ludzie patrzyli na nas, rozumiecie? I teraz zobaczcie, byli tacy ludzie, którzy w to nie weszli. Rozumiecie? Ludzie są pozatykani. Ludzie są pozatykani. My w to weszliśmy. Podchodzili też w to inni ludzie. Ludzie, którzy są prawnikami, ludzie, którzy mają pozycję w świecie. Czemu to zrobili? Bo tracili twarz. Bo wiedzieli, że jeśli nie stracą twarzy, tak, to gówno z przebudzenia. Jeśli nie stracisz swojej twarzy, to gówno z przebudzenia. Przepraszam. Uwielbiam prostotę. Jestem prosta. Uwielbiam proste przesłanie i proste dotykanie Pana. To jest po prostu cudowne. Sąd Boży rozpocznie się od twojego życia. I teraz zobaczcie. Ale to się nie wydarzy na siłę. Ty musisz być tego świadomy. Czy w ogóle pomodliłem się kiedyś o przebudzenie? Bo tak jak tutaj się gromadzicie, nie wszyscy musicie chcieć być częścią przebudzenia. Wasz pastor zdecydował się współpracować z nami. Więc mówimy do jego życia. Ale tylko kiedy? Tylko wtedy, kiedy wyraża zgodę na to. Dotkniemy go tylko tam, na ile nam pozwoli. Rozumiecie? Ale tak jak tutaj jesteście, ja nie mówię, że wszyscy musicie być w ogóle częścią przebudzenia, bo to tak nie działa. Bóg daje ci wolność. Dlatego ty musisz być świadomy. Możesz tutaj być w tej wspólnocie. Możesz się karmić. Możesz korzystać z uwielbienia. Tak? Możesz korzystać z namaszczenia i możesz zostać na tym pułapie szczęścia i masz niebo gwarantowane. Rozumiecie? Ja jestem fanem, aby za przebudzenie wzięli się ludzie, którzy dali zmienić swoje życie. Wiecie? Aby nie było tak, że my mówimy i krzyczymy o przebudzeniu, tak? Ale zero za tym idzie treści. Zero za tym idzie treści. Wiecie, ja jestem w służbie publicznej, nie długo. Co robiłam przez ten cały czas? Od momentu, kiedy oddałam Jezusowi swoje życie, wzrastała moja świadomość do tego, co robię dzisiaj. Tak? Służąc mojemu mężowi. Ja w ukryciu służyłam, tak? W ukryciu służyłam Arturowi i Bogu. Pomagałam jemu. Nie byłam widoczna. Przygotowywałam się. Jego pragnienia nie były moimi pragnieniami. Kłamałabym, rozumiecie? Ja bym po prostu kłamała. Ja nie miałam takich pragnień jak on. Pomimo to, że oddałam życie Jezusowi, nie miałam takich pragnień. Dobrze się czułam w kościele, lubiłam w ogóle wierzących ludzi i tak dalej, ale miałam jakąś taką granicę. Rozumiecie? Ja nie mogę w ogóle powiedzieć, że ja na tamten czas w ogóle modliłam się w ogóle, aby się stać częścią przebudzenia. Nie. Na tamten czas ja miałam tak dużo warowni w moim życiu, że ja musiałam z Jezusem popodważać te wszystkie warownie. Ja w moim życiu musiałam się rozprawić z lękiem, tak? Z chorą zależnością, bo gdybym ja dalej była wylęknionym człowiekiem, gdybym ja była dalej chorze, zależna, to ja bym nie mogła dzisiaj robić tego, co robię. Niestety. Nie mogłabym tego robić. Rozumiecie? Stąd tak bardzo ważna jest nasza świadomość.
czy ja w ogóle wiem, czego chcę? Czy ty wiesz, czego chcesz? Wiecie, bo to tak się mówi, Boże, ty tam teraz zadziałaj. To jest religijna ściema. Ale co nie jest religijną ściemą? Duchu Święty, przychodzę dzisiaj do ciebie po świadomość. Chcę być mega świadomym człowiekiem. Czy w ogóle przebudzenie to moja bajka? Rozumiecie? Bo ja dzisiaj wiem, że przebudzenie jest moja bajka, że jak my na przykład wracamy o 1:00 w nocy w niedzielę i o 6:00 rano wyjeżdżamy na tydzień czasu i Sara się uczy z różnymi ludźmi, ponieważ nie chodzi do szkoły, tylko jest w nauczaniu domowym, bo postanowiliśmy, że wychodzimy z takiego na przykład diabelskiego systemu, to ja nie narzekam. Kiedy mnie kryzys dotyka, to ja nie narzekam. Bo między innymi Bóg do mnie powiedział, naucz się służyć w kryzysie. Nie bój się tego. Ale ta droga nie jest dla wszystkich. Ona nie jest dla wszystkich. Musisz wiedzieć, musisz zadać sobie to pytanie, żeby nie kaleczyć rzemiosła. Uczyłam się w swoim życiu na fryzjerkę. Nie dokończyłam tego. Miałam taką koleżankę, która była mega niezdolna. Ale miała ojca, który miał kupę kasy. I wzięła mnie za modela. Czy zechcesz być moim modelem? Na egzaminie, ja mówię tak, jak będziesz mi obcinała włosy, tylko na prosto. Ja mówię, jak na prosto, to mówię, nie suszanie mi na 100%. Miałam je obciąć na prosto, obcinałam je coraz dalej, 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 w konsekwencji musiałam obciąć włosy na krótko. O co chodzi? Człowiek, który ją przygotowywał do tego zawodu, powiedział tak, nie mogę cię przepuścić. Dlaczego, panie Henryku? Będziesz psuła ludziom włosy. Więc tata owej mojej koleżanki postanowił mu dać łapówkę. Owy Henryk, z uwagi na to, że był mądrym człowiekiem, nie przyjął tej łapówki. Rozumiecie? I to w ogóle, kiedy ja nawróciłam się do Boga, to w ogóle Duch Święty mi to pokazał. W ogóle ja nie mogę nic robić z przypadku. Ja nic nie mogę w moim życiu robić z przypadku. Ja nie mogę być pastorem z przypadku, nie mogę być ewangelistą z przypadku, nie mogę w ogóle w żadnej sytuacji w Królestwie Bożym nie mogę się znaleźć z przypadku. Rozumiecie? Teraz zobaczcie, tu chodziło tylko i wyłącznie o włosy człowieka. Włos jest taki, że odrasta, tak? Ale kiedy ty zaczniesz robić rzeczy, do których nie jesteś powołany, to spieprzysz czyjeś życie. Żeby tego nie zrobić, potrzebna jest świadomość. Potrzebuję wiedzieć, potrzebuję mieć bliski kontakt, twarzą w twarz, serce do serca, z Jezusem. Jezus ci odpowie. Musisz być gotowy na tę odpowiedź. I wiecie, to w ogóle nie jest żadne potępienie, że ja nie chcę brać udziału w przebudzeniu. Niebo masz zagwarantowane. Jeśli się nie nadajesz do przebudzenia, a może Bóg cię powołuje na wstawiennika, to lepiej zrobisz, kiedy będziesz godzinami modlił się w domu, tak? O człowieka, który się wziął za przebudzenie w tym mieście. To jest mega ważne. To jest tak ważne, słuchajcie, że mnie to w ogóle czasami brak słów. Dlatego nie ciągnijmy się na siłę do przebudzenia. Bóg w ogóle tego od ciebie nie chce. W ogóle najważniejsze, że oddałeś mu swoje życie, tak? I że wieczność spędzisz ze swoim Bogiem. Ale nie każdy w ogóle chce zaryzykować. Nie każdy chce zaryzykować. Kiedy ja chodziłam na szkołę liderów i pastorów i w owym czasie uczył mnie apostoł, który w ogóle jak tego słucha, to niech się nawróci. A wiem, że mnie słucha, bo mówi, że gadam bzdury. Mówił do nas również o świadomości. Że w ogóle musimy być mega świadomymi ludźmi. Rozumiecie? To jest bardzo ważne. Rozpoznaj dzisiaj w sobie, tak? Wszyscy jesteśmy w procesie. Ja chodzę z Bogiem od 2004 roku, mamy rok 2017. Wszystko w moim życiu było rozłożone w czasie, wszystko w moim życiu było rozłożone, to był proces. Ja niedawno rozpoznałam swoje powołanie, tak? Ale ruszyłam z ogromną Bożą siłą. Wiecie, moja świadomość spowodowała, moja świadomość Boga i moja świadomość mojego miejsca spowodowała, że nigdy nie stałam się częścią religijnego zamieszania. Rozumiecie? Od kiedy powstałam do służby,
to wiem, że wiem, że wiem, że jestem Bożym apostołem. Rozumiecie? Nikt mnie z tego nie wyprzy. Mamy mnóstwo wulgarnych informacji, SMS-ów, maili, tak? Bardzo brzydkich. Jedną z ładniejszych informacji, jaka się pojawia u mnie, to jest ten śmierdzący babstyn. Wiecie, gdybym ja miała nieuporządkowaną swoją duszę, gdybym ja nie była zaakceptowana, to te rzeczy by mnie zmiotły. Rozumiecie? Ja bym nie mogła prezentować Boga, kiedy ja bym się nie dała w ogóle przygotować. Ja jestem fanem przygotowania. Ja jestem fanem przygotowania. Wy macie łatwiej, bo macie nas. My, za którym dochodziliśmy do wszystkiego sami. Rozumiecie? Sami dochodziliśmy do różnych rzeczy. Wy macie łatwiej. Ale również nic w twoim życiu się nie wydarzy, tak? Jeśli nie chcesz. Wiecie, być częścią przebudzenia jest trudniej, niż być zwykłym kościelnikiem. I jeszcze raz mówię, żadna w tym hańba. Bo ja jestem córką i ty jesteś córką. I Bóg tak samo nas pokochał. I żebyś ty była jedna i ja jedna, to Jezus by i za ciebie i za mnie oddał swoje życie. Z taką samą pasją, jak za cały świat. Rozumiecie? Ja te rzeczy po prostu rozumiem. Ale żeby się zdecydować na przebudzenie, tak? To ja się zdecydowałam na prześladowanie. Decydując się na przebudzenie, zdecydowałam się na prześladowanie. I w Polsce prześladowania są słabe, bo w takim stanie jest Kościół. Rozumiecie? Ja czuję się silnie, ale ogólnie Kościół w Polsce jest słabym Kościołem. Dlatego, że jeszcze bardzo mało ludzi powstało, tak? Do służby. Kiedyś taka kobieta nałożyła na mnie ręce, pomodliła się. Ojcze, ja modlę się, aby Agata zajęła swoje miejsce w kościele. To mnie bardzo dotknęło. Pomodlił się o mnie ktoś tak pierwszy. Inni się modlili inaczej. Rozumiecie? Niech ci błogosławi Pan i niechaj cię strzeże. Niech Pan obróci twarz swoją ku tobie i niech ci da pokój. Rozumiecie? A ona się pomodliła taką modlitwą. Ojcze, ja modlę się. Niech ona zajmie swoje miejsce w kościele. Niech ona rozpozna. Jestem dzisiaj mega świadomym człowiekiem. Powrócę jeszcze do tego naszego uwielbienia, w którym to udawaliśmy osiołka. Potem jeszcze śpiewaliśmy. Chwała dla Jezusa, chwała dla Jezusa, On osiołki dziś porusza. Rozumiecie? I dla mnie to było mega duchowe wydarzenie. Po tym dniu, tak, moje zaufanie do Boga wzrosło. Moja świadomość mojej pozycji wzrosła. Coś wydarzyło się w moim życiu. Ludzie tam potem przychodzili, po co ja to zrobiłem? Ja mówię, ja nie mam pojęcia, po co ty to zrobiłeś? Mówię, ja zrobiłam to, bo mnie Duch Święty tak poprowadził. To był impuls Boży. A po co ty to zrobiłeś? Nie wiem. W Biblii jest napisane, wszystko co robisz bez wiary jest grzechem. Pogroma to zrobiłeś. Nie, przepraszam teraz Boga. Po co pajacujesz? Jeśli nie jesteś pewien, jeśli nie jesteś pewna, to nie pajacuj. Idź do domu, w ogóle zbuduj świadomość. Idź do domu i zbuduj świadomość. My musimy być prawdziwymi ludźmi. Prawdziwymi ludźmi. Wiecie, ja w swoim życiu miałam tak, że jak ktoś na mnie naciskał, to ja się wycofywałem. Dlatego wiem, że wszystko, tak, co w naszym życiu będzie trwałe, to będzie trwałe wszystko to, co powstanie wewnątrz ciebie, wewnątrz twojego serca. Ja słyszałam mnóstwo kazań na temat uległości mężowi. Rozumiecie? Ale nie stałam się uległa z uwagi na wiedzę. Stałam się uległa z uwagi na postawę serca. Wiedziałam, że uległość jest z serca. Rozumiecie? Artur przede mną rozkładał Biblię. Tam, gdzie miałam na przykład kurze wycierać, kładł Biblię, żebym ja czytała, a ja tam specjalnie ją przewracałam i jeszcze kwiata na niej stawiałam. Żeby właśnie widział, że nie będę jej czytała. Nie będę robiła tego, co do mnie mówisz. Z nacisku nic nie ma. Kiedy w sposób agresywny głosił mi Ewangelię i potem go zamknęli do więzienia, to Bóg do niego powiedział tak. Owce głos swojego pasterza znają, za innym nie pójdą. Rozumiecie? Ty musisz wiedzieć od Boga o swoim powołaniu, o swoim miejscu, tak?
Twoja bytność w kościele nie może być z przypadku, tak? Mnie pożera gorliwość o dom Boży. Osobiście pragnę, aby powstał taki zespół uwielbienia, tak? Który będzie uwielbiał na stadionach, to ludzie się będą nawracać. Na razie nagraliśmy płytę pierwszą. Damy wam jedną za darmo. Uzyskanie osobistej wolności, tak, jest kluczem do świadomego życia. Czym bardziej ja wolna, tym bardziej ja świadoma. Czym bardziej ja wolna, tym bardziej w ogóle ja świadoma, co ja w ogóle chcę robić. Rozumiecie? Co ja w ogóle chcę robić? Kiedy rodziło się we mnie, w ogóle rodziły się we mnie słowa prorocze. Ja miałam często takie słowa, że mówię, w ogóle Boże, komu ja to powiem? Jak ja mam to powiedzieć? Często byłam na jakichś spotkaniach, wiecie, i miałam w ogóle na przykład niedobre słowo do tego pastora. Nie wiedziałam, co się w ogóle ze mną dzieje. Mówię, komu ja to w ogóle powiem? Rozumiecie? Jeszcze byłam poraniona. Bałam się powiedzieć. Wiecie, w tamtym czasie, kiedy ja przeżywałam te rzeczy, to się w ogóle nie było czegoś takiego jak służba prorocza. Tym piło się w ogóle proroków, tak? W Kościele Zielonoświątkowym, w którym ja byłam, to była jakaś tam jedna siostra Aniela, która po jakimś tam, wiecie, kontrolowanym uwielbieniu mogła się jakoś tam, wiecie, pomodlić, tak? Dzisiaj jest zupełnie inaczej. Tam dzisiaj jest dostęp do wszystkiego. Ale dalej świadomość jest mega ważna. Musisz być świadomym człowiekiem. Ja postawiłam na rozwój w moim życiu. Nie od razu on był widoczny. Tak samo jak, wiecie, chcę wam w ogóle powiedzieć, że przebudzenie, o które my się modlimy, ono jest. Ale jakie ono jest? Niedostrzegalne. Ono jest niedostrzegalne. Królestwo Boże przychodzi niedostrzegalnie. Często nie tak, jak my byśmy chcieli. I tak samo jest z Jezusa panowaniem. Kiedy przyjąłeś Go jako osobistego Pana, tak, to daj Mu panować. Nie stawiaj Mu warunków. Nie stawiaj Jezusowi warunków. Wiecie, w ogóle mnie to kiedyś przeorało. Skoro oddałaś mi swoje życie, skoro oddałaś mi tron, to dlaczego mi stawiasz warunki? Tak? Dlaczego mi stawiasz warunki? Ja w ogóle lubię się w tych rzeczach w ogóle przeglądać, rozumiecie? Czemu stawiasz Bogu warunki? Dlaczego to Ty Bogu mówisz, tak? Ma być tak, ma być tak, ma być tak. Powiedzmy, modlisz się o przebudzenie, tak? Następnego dnia jest sytuacja, tak? W której Bóg chce Ci na przykład pokazać, że jesteś zależny od jakiejś osoby i gromisz na przykład diabła. Nie trzeba gromić diabła. Trzeba dać, aby to w ogóle przeorało Twoją duszę. I do tego wszystkiego potrzebna jest nasza świadomość. My nie możemy mieć modlitw z czapy. Wiecie? My nie możemy mieć modlitw z czapy. Wiecie, ja na przykład w moim procesie podążania za Bogiem zrozumiałam też to, że w ogóle nie mam pojęcia, co to znaczy składać troski na Pana. Ja miałam bardzo dobre wyznanie. Mówię, Boże, składam moje troski na Ciebie. O, a to składam moje troski na Ciebie. Ale kiedyś zaczęłam mieć problemy z piersią. Poszłam do lekarza, bo nie wierzyłam. Poszłam do lekarza, badają mi hormony, badają mi prolaktynę. Idę do lekarza, żeby odczytał w ogóle te badania. Aha, doktor mu do mnie mówi tak, przepraszam bardzo, czy umarł ktoś Pani? A ja już jestem wierząca, w ogóle kościół pierwszy prowadzimy. Ja mówię, nikt mi nie umarł. Ona mówi, ma Pani taką prolaktynę, jakby przeżyła Pani śmierć bliskiej osoby. Ja mówię w ogóle, ale wstyd. Ale wstyd, w ogóle świecki lekarz uprzytomnił mi, że nie mam pojęcia, co to znaczy składać troski na Pana. Co mam? Dobre wyznanie! Boże, składam na Ciebie swoje troski, ale w realu codziennie mam jakąś tam projekcję, tak? Martwię się o ludzi, a jak oni tam sobie poradzą, a czy oni sobie poradzą, a czy oni sobie nie poradzą. To nie jest złożenie troski na Pana. Złożenie troski na Pana, tak? To jest, powiedzmy, przynosisz jemu na przykład jakiś temat, tak? I w ogóle nie ma. Martwię się tym. Weszliśmy z Arturem w homeschooling. Obydwoje mamy wykształcenie podstawowe. A Sara zdaje cały czas z wyróżnieniem. Rozumiecie? Teraz jesteśmy cały tydzień na usługach i w ogóle Sara odrabia lekcje z różnymi ludźmi. Dlaczego? Bo ja w ogóle się tego nie boję. Bo ja w ogóle oddałam to Bogu. Ja w ogóle podjęłam się tego na skutek informacji od Boga. Ja walę w to, czy to ja ją będę uczyła, czy to Przemek ją będzie uczył.
Czy kiedyś Tomek do nas wpadnie na tydzień, czego się on nauczy? Rozumiecie? Ważne, żeby umiała! Ważne, żeby umiała! System pokazuje, musi być świecki nauczyciel, tarcza, tak? Fartuch, dzień dobry dzieciom, dzień dobry pani, dzieci muszą być w systemie. Nie, bo Bóg złożył odpowiedzialność uczenia, tak, dzieci, na rodziców. My się z tego nie wycofaliśmy. Rozumiecie? Różni ludzie pytają, czy nie powiedzisz, że sama będzie głupia? Ja mówię, nie. Bo ja w Boga wierzę. Bo jest napisane, głupi w swoim sercu, że nie ma Boga. Rozumiesz? Ja w ogóle się nie boję. Ja to sobie w środę na konsultację. Od 14.30 mam konsultację. 18.15 przychodzi brat, bardziej wyedukowany ode mnie i ma godzinkę lekcji z Sarą matematyki. Zobaczcie. Rozumiecie? Ale mnie w to nikt nie wkręcił. Ja się temu poddałam z uwagi na moją świadomość w ogóle rzeczy. Okej. Skoro ja się biorę za przebudzenie, skoro ja się biorę za to, tak? Że ja chcę być głosem przebudzeniowym tutaj i ja mam jeździć po Polsce, po całej Europie, to przepraszam bardzo, jak ja powiem w szkole, wie pani co, ja nie mogę przyprowadzać dziecka do szkoły, ponieważ ja mam służbę dla pana. Rozumiecie? To Bóg przyniósł na przykład narzędzie w postaci tego, że pojawia się w naszym domu dyrektor szkoły prywatnej i mówi, o widzę, że tak żyjecie, chciałbym wam zaproponować nauczanie domowe. I my natychmiast w ogóle z uwagi na naszą świadomość wiemy, że co to jest? Odpowiedź od Boga. Tak? I ja się nie zamierzam z tego nigdy wycofać. Będziemy uczyć Sarę, tak? W domu, aż do matury. Aż do matury. Kiedyś nam podziękuję. Powie, Boże, dziękuję Ci za świadomość moich rodziców. A ktoś może powiedzieć, wiesz, a czy ona pójdzie na studia? Ja mówię, nie mam pojęcia. Najważniejsze, żeby znała Boga. Najważniejsze, żeby rozpoznała swoje powołanie. To jest najważniejsze. Ale czy skończy studia? Ja mówię, jeśli ma być nieszczęśliwym studentem, tak? A ma być mega szczęśliwą właścicielką super restauracji, to wolę, żeby była właścicielką super restauracji, niż wykształconym studentem i sprzedawać pietruszkę. Rozumiecie? Ja w ogóle Bogu wierzę. W ogóle ufam Bogu. Ale gdybym mu się nie poddawała krok za krokiem, gdybym na początku mojej drogi nie powiedziała, tak, że ja stawiam na mój osobisty rozwój. Gdzie się mówi wiele o osobistym rozwoju, ale ja widzę progres mojego rozwoju. Rozumiecie? Ja wiem, gdzie byłam 3 lata temu. Ja wiem, gdzie byłam 4 lata temu. Rozumiecie? Ja po prostu wiem. Dzisiaj się moje objawienie poszerza. Rozumiecie? Ja na przykład dzisiaj wiem, że idę dalej na przykład do więzienia. Że będę służyła w więzieniu. Że rozkręcam służbę w więzieniu. Nie szukam współpracowników. Dlaczego? Ponieważ ja tam potrzebuję iść z ludźmi, którzy też takie objawienie mają. Przecież nie pójdę tam z gościem, który w ogóle się bardziej boi niż ci więźniowie. Rozumiecie? Ja muszę iść tam z kimś, kto ma też tak w sercu jak ja. Muszę wziąć kolejnego świadomego człowieka. Boże, i teraz nie skupiam się na tym człowieku. Ja się skupiam na sobie, na Jezusie i w ogóle na tym, co ja tym ludziom mam tam w ogóle mówić. I ja wiem, że moja pasja w tym temacie, tak, wzbudzi kolejnych ludzi. W tym, co masz robić, musisz po prostu się stać pasjonatem. Pasjonatem. Ja dorastałam do tej pasji. Kiedy się we mnie tworzyło uwielbienie, tak? Robiłam to samo. Dzisiaj mam wspaniałych muzyków, których Bóg, tak? Postawił na mojej drodze. Modlę się o jeszcze więcej. Wiem, że stworzymy ogromny zespół. Rozumiecie? Wiem, że będziemy zapalać kolejnych ludzi. Moje serce się raduje, kiedy wy w niereligijny sposób, tak? Bez rzutnika, bez słów, uwielbiacie Boga. To jest po prostu, to jest dla mnie mega. Ja w ogóle widzę, mówię, Boże, czyli to, co my robimy, to ma sens. To ma sens. Świadomość ludzi rośnie. Świadomość Twoja też rośnie. I teraz zobaczcie. Chcę jeszcze powiedzieć taką krótką rzecz na temat naciskania. Naciskanie jest niedobre. To jest niedobre. Często naciskamy, bo chcielibyśmy coś przyspieszyć.
Ale kiedy naciskamy, tak, to nie pozwalamy w sposób swobodny, tak, rozwijać się ludziom. Nie wolno tego robić. Ja wam zaświadczam w swoim życiu, że kiedy Artur na mnie naciskał, kiedy w ogóle nawet jak już Artur służył i ja na przykład gdzieś tam się z nim znajdowałam, no wiecie, przez wiele lat też go nagrywałam i tak dalej, i zawsze pastorzy do mnie mówili, no weź coś powiedz, idź tam coś powiedz, a ja mówię, ale ja nie mam nic do powiedzenia, mówię, nie pchaj mnie tam, bo będę ludzi czarować, w ogóle mówię, nie pchaj mnie w nie moje buty. Jedyne, co mogę w ogóle powiedzieć, to mogę złożyć świadectwo, jak spotkałam Jezusa, ale nie gadać w ogóle na jakimś spotkaniu, tak? Coś mówić do ludzi, bo ja w ogóle nie mam takiego przekonania, w ogóle grzeszyć nie chcę. Nie chcę popełnić błędu, nie chcę potem ludzi przepraszać. Jak dotarło to do mnie w ogóle, że niech niewielu z was zostaje nauczycielami, bo oni sroższą karę poniosą. I to nie jest tak, że ktoś głupot nagada i Bóg go potem zleje. Chodzi o to, że Bóg umarł za człowieka. Rozumiecie? I my nie mamy prawa włazić w nie nasze buty i w ogóle ranić ludzi. To o to chodzi. To w ogóle o to chodzi. Wiecie, ja nigdy w swoim życiu nie szukałam pastorstwa. Ja tego nie szukałam. Ja szukałam Jezusa. Ja po prostu szukałam Jezusa, znalazłam Jezusa, postawiłam na osobisty rozwój, poddawałam się Jemu na tyle, na ile mogłam, rozumiałam i chciałam, tak? I po wielu latach w ogóle zobaczyłam, wow, mam kolbojki na nogach. Kiedyś miałam laczki, kiedyś miałam jakieś tam plastyki, tak? A dzisiaj mam na nogę kolbojki, dzisiaj mam tarczę, dzisiaj mam miecz, tak? Dzisiaj moje modlitwy są świadomymi modlitwami. Tak? Rozumiecie? Teraz zobaczcie, bez świadomości, tak? Ja sobie nie wyobrażam w ogóle być w Królestwie Bożym bez świadomości, bo ja bym działała na podstawie zlecenia. Ja bym wykonywała czyjeś w ogóle jakieś zlecenia. A to nie działa. Ja kiedyś takie słowo wygłosiłam w kościele. Nie działa zlecenie, tylko pragnienie. Musisz odnaleźć w sobie to te pragnienie, tak? I jak jesteś w tym procesie, to błagam cię, w ogóle was wszystkich błagam, nie popychajcie siebie, nie popychajcie siebie, bo to naprawdę można narobić kupę bidy, naprawdę. Lepiej jest, zobaczcie, ja dałam się Bogu ukształtować w ukryciu i zobaczcie, co ze mnie wyszło. Przez wiele lat nikt mnie nie widział w publicznej służbie, bo ja się nie nadawałam. Bo ja bym służyła z deficytów. Rozumiecie? Bo ja bym w ogóle tutaj, nie wiem, a tutaj macie lustro, to ja bym teraz na przykład tutaj stała i pajacowała do tego lustra. Bo jakby mi na przykład, nie wiem, Duch Święty powiedział, żebym zrobiła osła, ja bym tego nigdy nie robiła. Bo ja bym się bała, że taki spadnie na mnie ciężar, że to mnie w ogóle powali. Rozumiecie? Nasza świadomość jest mega ważna. To jest mega ważny temat. Łatwiej jest stać się częścią, niż stać się częścią, łatwiej stać się częścią, tak, czegoś, co już jest duże, niż przyłożyć rękę do czegoś, co jest małe. Bardzo dużo osób chce się przeprowadzać do Warszawy i chce mieszkać w Warszawie, ale ja mówię, posłuchaj, i to jest dobre. Rób w ogóle to takie, jakie masz pragnienie i w ogóle nikt ci tego nie może zabronić. Ale chcę ci powiedzieć, że my z Arturem zbudowaliśmy wszystko z niczego, od zera. Do pierwszego kościoła jeździliśmy, słuchajcie, na pace, bo nie mieliśmy samochodu. Była malutka Sara, mieliśmy kościół w ośrodku dla bezdomnych i często jak wracaliśmy do domu, to patrzyliśmy, ja, bo Artur nie ma włosów, czy my nie mamy w ogóle jakiś wesz w głowie. Rozumiecie? To właśnie tam przyjeżdżała telewizja. To właśnie tam działo się najwięcej znaków i cudów. Rozumiecie? Zrozumiałam to, że w ogóle ja nie chcę tego słowa użyć, że Bóg nas testuje, ale Bóg patrzył. Czy my autentycznie położyliśmy życie? Rozumiecie? Czy może nam powierzyć więcej? Bo jeśli ja nie będę wierna w małej sprawie, to jak będę wierna w dużej sprawie? Jeśli ja chcę być prorokiem, ale nie nauczę się prorokować do jednej osoby, to jak będę przekazywała słowo dla wielu? Jeśli ja nie pojadę, nie wiem, do Poznania, tak, żeby uzdrowić jedną osobę, to jakże ja będę mówiła na temat uzdrowienia? Jeśli ja przez wiarę nie nauczę się przyjmować uzdrowienia do mojego życia, to co ja w ogóle powiem ludziom? Jeśli ja żyję dla tego świata, to ja, co ja powiem ludziom? Bądź pasjonatem Jezusa, a ja w ogóle jestem zakręcona w ogóle jak świnia w świecie. Rozumiecie? Świadomość. Świadomość. Kiedy byliśmy wierni w małym, tak? To ja w ogóle widzę, jak Bóg zaczął, tak? Dodawać
do tego, co my zbudowaliśmy. Oczywiście też musicie być świadomi, że chcecie Tomaszowi tutaj pomagać. Rozumiecie? To jest mega ważna rzecz. Ja rozumiem, że lepiej jest się zbudować w większym kościele, bo jest większe namaszczenie, tak? Bo jest zbiorowe namaszczenie, bo jest wiara większa, bo więcej tam, powiedzmy, ktoś powie, więcej się dzieje, ale to na przykład nie ma znaczenia. Ja się u was czułam dzisiaj tak, jak podczas uwielbienia, które prowadzę u siebie w kościele. Rozumiecie? Nie ma to dla mnie żadnego znaczenia. Co ja rozpoznaję? Bo ja rozpoznaję życie. Bo ja rozpoznaję życie. I to życie, to nie chodzi o to, że to musi być ilość. To ma być jakość. To nie chodzi o ilość, to chodzi o jakość. Ale żeby być tutaj w tym kościele, żeby być zaangażowanym, żeby autentycznie za waszym tytułem waszego kościoła poszła treść, to musisz być świadomym człowiekiem. Musisz wiedzieć, do czego mnie Bóg powołał. Kurczę, nie wiem. Nie wiem, gram na flecie, a w ogóle czuję, że nie wiem. Jestem wstawiennikiem, w ogóle nie chcę grać na flecie. Nie graj na tym flecie. Zacznij się modlić. Zacznij się modlić. I wiesz, w niewidzialny, i wiesz, że kiedy się modlisz, to rzeczy się dzieją. Nie od razu są w ogóle widzialne rzeczy. Ja w ogóle zawsze chciałam widzieć w duchu, chciałam zawsze widzieć w ogóle duchowe rzeczy, tak? Bo wiecie, jakbyśmy się oparli na tym, co widzimy, to opuścimy dzisiaj to miejsce, mieliśmy fajne spotkanie, tak? I ktoś powie, no dobra, to się wydarzyło. A ja widzę w duchu, wydarzyło się. Pobierzecie swoje przełomy, wejdziecie w nowe miejsca, będziecie bardziej świadomymi ludźmi, tak? Będziecie podejmowali decyzje zgodnie z waszym stanem świadomości. Nie w sposób chaotyczny, ale zgodnie z waszym stanem świadomości. Rozumiecie? I teraz zobaczcie, zaczynaliśmy w ogóle tak naprawdę od niczego, a dzisiaj wy jesteście efektem też naszego poświęcenia. Jesteście efektem naszej służby. Chcę ci powiedzieć, że warto zaangażować się w rzeczy małe. Warto. Czym błogosławię dzisiaj ludzi? Swoją wolnością. Ludzie mnie pytają tak, a ty robisz, co masz tam mówić? Ja mówię, zazwyczaj robię sobie notatki. Zazwyczaj robię, bo muszę mieć jakąś myśl. Rozumiecie? Więc zazwyczaj zrobię sobie jakąś notatkę. Natomiast zrozumiałam, co to znaczy namaszczenie. Zrozumiałam, co to znaczy poddać się Bogu. Mam tyle w ogóle przeżyć z Bogiem, mam tyle w sobie informacji, tak? Że ja dzisiaj i w ogóle i tyle przestrzeni wolności, że to, co ja dzisiaj robię, to mówię, Boże, do końca życia mi starczy tematów. Będę błogosławić ludzi swoją wolnością. Rozumiecie? Będę błogosławić ludzi swoją wolnością. Dlatego twój, w ogóle czego szukać? Szukać Jezusa, szukać swojego osobistego rozwoju, tak? Z miejsca świadomości, tak? Zacząć świadomie marzyć i odważnie. Odważnie. Trzeba odważnie marzyć. Wiecie, ja byłam osobą, która się w ogóle bała własnego cienia. Mówiłam wczoraj w Rybniku, że jak Artur na mnie krzyczał, to ja byłam w ogóle sparaliżowana. Miałam fobię na tym punkcie. Potem jak się nawróciłam, i normalnie, zwyczajnie, ja byłam w kuchni, a on spokojnie zawołał: Hej, Agata! A ja przychodzę, na... co chcesz? Coś tam chciałem. Ja bym to po co krzyczysz? Ale mój krzyk nic nie oznaczał. Po prostu podniosłem głos. Bo ty byłaś w kuchni, a ja byłem w pokoju. Rozumiecie, w ogóle między innymi w taki sposób w ogóle Bóg pokazywał mi, ile ja mam w ogóle rzeczy do pozmieniania w ogóle, wiesz, w swojej głowie i w ogóle w swojej duszy. Postawienie na rozwój osobisty to nie jest strata czasu. Powiem wam, co to jest strata czasu. Strata czasu to jest oparcie się, o tym głosiłam wczoraj w Rybniku, przesłuchajcie sobie tego nauczania. Strata czasu to jest oparcie się na subiektywnym przeżywaniu Boga przez drugą osobę. To jest strata czasu. Boże, ja teraz chcę przeżywać tak jak On. Przestań, zostaw to. To jest Jego osobiste. Bóg jest tak bogaty, rozumiecie? Tak hojny i tak kolorowy, że może myślisz o sobie dzisiaj, że niewiele umiesz i niewiele potrafisz, tak? To jeśli naprawdę rozpoznasz swoje powołania, tak? W ogóle odgarniasz swoje pragnienia, to zobaczysz, co on zrobi z twoim życiem. Zobaczysz, co on zrobi z twoim życiem. Wracając do tematu tego, że byłam wylękniona i tak dalej, ja w życiu bym nie pomyślała, że ja będę w taki sposób służyła Bogu.
że ja z pasją będę opowiadała o Jezusie, że ja odważnie będę głosiła na ulicy. Rozumiecie? I być może tobie też tak się dzisiaj... Zobaczcie, w ogóle ja pamiętam w ogóle Mateusza. Mateusza, jak pierwszy raz zobaczyłam, to w ogóle mówię wylękniony gość. A dzisiaj w ogóle siedzi i gra na perkusji. Jak gra na perkusji? Dobrze gra na perkusji. Trzeba się nie wstydzić, żeby grać na perkusji. Rozumiecie? My na przykład nagrywaliśmy teraz płytę i realizatorami byli profesjonaliści. A my tam, wiecie, gdyby papole waliliśmy równe. No i co z tego? My nie poszliśmy tam nagrać koncert. My tam pojechaliśmy, żeby zarejestrować uwielbienie. Żeby rzucić w pysk religijnemu światu, jak się uwielbia Boga. Rozumiecie? I to jest świadomość przebudzenia. To jest świadomość w ogóle, do czego mnie Bóg powołał. Skąd jestem i dokąd idę. Skąd jesteś i dokąd idziesz. Ja na przykład mam wywalone na teraźniejszość. Nie buduję mojego poczucia bezpieczeństwa tutaj na ziemi. Mamy sporo pieniędzy na koncie. Mogłabym wybudować dom. Dalej mieszkam w 59-metrowym mieszkaniu. I jestem mega szczęśliwym człowiekiem. Bo ja nie tutaj buduję moje życie. Ja w ogóle tu pracuję na nagrodę. Kiedy umarła moja mama i ją chowałam i leżała już w trumnie. I była dobrym człowiekiem. Gdyby dobrze decydowała, to na pewno jej życie by wyglądało zupełnie inaczej. Kiedy zobaczyłam, że po tylu latach jej starań, troski, zabiegania, żeby być kimś, żeby dobrze wyglądać, nawet biustonosza nie miała na sobie, tylko miała zaciągnięty golf, pomodliliśmy się o nią 7 godzin, ciało już było tak skostniałe, że nie mogłam jej dobrze ubrać. Założyłam jej leginsy i skarpetki konkubenta. Rozumiecie? Nawet butów dobrych jej nie mogłam założyć, bo miała tak spuchnięte stopy. I dostałam takie objawienie od Boga, że naga przyszła i naga odeszła. I teraz zobaczcie, twoja wartość musi być w Bogu. Musisz wiedzieć, skąd jesteś i dokąd idziesz. Chciałabym was zostawić z tym. Przede wszystkim, jeszcze na koniec, mega mnie zbudowaliście. Naprawdę. Naprawdę. Rozwijajcie się, rozmnażajcie się i naturalnie, i duchowo.